Sponsorem audycji są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Kolej na Wschód, w której rozmawiamy o modernizacji linii kolejowej Warszawa-Białystok. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie ma linia Rail Baltica oraz co wydarzyło się w ostatnim półroczu na modernizowanym odcinku, a dzisiaj ponownie w podróż tą trasą zabiorą nas pani Elżbieta Buczkowska, dyrektor projektu E75 Rail Baltica oraz Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. W poprzednim cyklu wspominaliśmy m.in. o tym, że PKP PLK właśnie otrzymał nowe pozwolenia na budowę na odcinku Zielonka-Wołomin. Wiemy, że od kilku miesięcy prace toczą się tam pełną parą. Co zostało już zrobione? Przede wszystkim skupiamy się w tym momencie na zakończeniu i oddaniu do użytkowania wybudowanej nowej pary torów między Zielonką a Wołominem. Na ten moment torowisko i wszystkie urządzenia, które są niezbędne do prowadzenia ruchu pociągów, zostały wybudowane, odebrane i w tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. A możemy powiedzieć, jaki to był zakres prac? Co w tym czasie się wydarzyło? W tym czasie wybudowano około 11 kilometrów dwutorowej linii. Na przystankach Zielonka, Kobyłka, Osów rozpoczęto budowę peronów, które umożliwią dostęp do pociągów, które od lipca będą skierowane właśnie na te nowe tory. Kiedy zaczęliśmy modernizację linii Rail Baltica, to ona również skupiła się na tej warstwie aglomeracyjnej, czyli po to, aby umożliwić lepszy dojazd mieszkańcom z Wołomina czy Zielonki do Warszawy. Tam również prowadzimy bardzo duży zakres prac remontowych. Lepszy to znaczy szybszy? Lepszy to znaczy szybszy i przede wszystkim wygodniejszy, bo oprócz tego, że my remontujemy w tym miejscu tory kolejowe i dobudowujemy tory kolejowe, które umożliwią płynny i sprawny ruch tych pociągów aglomeracyjnych, to także skupiamy się na tym, aby pasażerowie mieli do dyspozycji nowoczesne i w pełni wyposażone perony, które również będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszymi gośćmi są pani Elżbieta Buczkowska i pan Karol Jakubowski. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co ostatnio dzieje się na odcinku Zielonka-Wołomin, a teraz powiedzmy jeszcze o wiaduktach i w Wołominie, i w Zielonce. Zarówno w Wołominie, jak i w Zielonce budujemy wiadukty, czyli te bezkolizyjne skrzyżowania drogi kolejowej z drogami dla samochodów. To jest bardzo duża inwestycja w bezpieczeństwo na linii kolejowej, na tym styku tych dwóch dróg. Dzięki temu odkorkujemy również miasta, ponieważ tu nie ukrywajmy, miasta się rozwijają, samochodów przybywa, te samochody dojeżdżają do linii kolejowej, linia między Warszawą a Wołominem, to linia o bardzo dużym znaczeniu aglomeracyjnym, te pociągi tamtędy jeżdżą, a kiedy jeżdżą, to te rogatki były opuszczane. Natomiast kiedy te rogatki zostaną zastąpione skrzyżowaniem bezkolizyjnym, to wtedy samochody będą przejeżdżały płynnie pod nim. Chcę dodać tylko, że na ten moment przy realizacji tego kontraktu budowane są głównie, jest kilka tuneli rzeczywiście drogowo-pieszych, natomiast głównie budowane są przejścia dla pieszych przy stacjach, które umożliwiają dojście do peronów. Większość wiaduktów, które powstaną w miejsce w tej chwili jeszcze funkcjonujących przejazdów w poziomie szyn, będzie budowana w następnym etapie realizacji projektu do Białegostoku. Realizacja tuneli, wiaduktów drogowych, które właśnie doprowadzą do tego, że przejścia będą, przejazdy w poziomie szyn będą zlikwidowane w efekcie, to jest rok licząc od 2017 do 2020 roku. W listopadzie zakończymy te prace przy budowach obiektów w Zielonce i Wołominie. No, dzięki temu mieszkańcy nie tylko zyskają nową linię kolejową, szybkie połączenia między swoimi miastami a Warszawą, ale także zyskają na tym kierowcy, ponieważ nie będą już stali przed rogatkami, będą przejeżdżali swobodnie. No i oczywiście miasto będzie odkorkowane. Jutro wracamy do rozmowy. Jutro przeniesiemy się na plac budowy w Zielonce. Teraz już bardzo dziękuję. Pani Elżbieta Buczkowska, pan Karol Jakubowski. Sponsorem audycji są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.